Dzisiejszy film będzie na temat pękających kopyt, a ściśle mówiąc na temat pękającej puszki kopytowej. Dlaczego puszka kopytowa u konia pęka? Mamy zasadniczo dwa rodzaje pęknięć. Jedno pęknięcie to jest na przedniej ścianie puszki kopytowej. Ono może być centralnie na przedniej ścianie lub lekko przesunięta w jedną i w drugą stronę. Dlaczego to przesunięcie jest, to powiem później. I drugi rodzaj pęknięcia to jest na ścianie przyśrodkowej, czyli od wewnętrznej strony kopyta. Dużo rzadziej zdarza się pęknięcie na zewnątrz kopyta. I te dwa rodzaje pęknięć kopyta są najczęściej spotykane. Prawidłowe ustawienie kości kopytowej musimy tutaj sobie wyrysować, jak zwykle, w ujęciu bocznym i czołowym. I tutaj te siły, które działają na kość, a jednocześnie na puszkę kopytową, są równomiernie rozłożone naprzód i tył, i jeden bok, drugi bok. Natomiast w przypadku, jeżeli koń ma przestawioną kość kopytową, te siły rozkładają się nierównomiernie, czyli w tym wypadku na czubek kości kopytowej, natomiast tutaj przy lekkim skrzywieniu na jedną stronę kości kopytowej. W takim przypadku, tak jak widzimy na tym zdjęciu, pęknięcie puszki kopytowej następuje dlatego, że cały ciężar konia spoczywa na przedniej ścianie puszki kopytowej. Z reguły jest tak, że ta ściana jest oderwana od kości. To widać na zdjęciu RTG. Ale żeby koniowi tutaj ta puszka pękła na przedniej ścianie, to wcale to oderwanie nie musi być. Puszka kopytowa może być tutaj przyrośnięta do kości. Natomiast koń, ze względu na to, że uparcie przynosi ciężar na czubek kopyta, związane jest to z bolesnością czeszki kopytowej. Ta bolesność czeszki może być różna, od bardzo małej do bardzo dużej. Następuje przeciążenie tej przedniej ściany, w wyniku czego pęka. To przesunięcie w jedną albo w drugą stronę od centralnego położenia, jeżeli koń idealnie obciąża, tutaj kość jest dobrze ustawiona i obciąża czubek kopyta, to ona pęka na środkowej części dokładnie. Natomiast jeżeli ta kość jest lekko przesunięta, ona z reguły jest, jeżeli koń mocno uciążliwie przynosi ciężar na czubek kopyta, to ona jest z reguły tak lekko skręcona, więc nie jest centralnie ten czubek kości tutaj centralnie, idealnie w środkowej części, lecz może być przesunięty w jedną i w drugą stronę. Z reguły to przesunięcie jest do środka, bo tak koniowi łatwiej ograniczyć ból, czyli odstawić nogę do środka, przenieść większy ciężar na wewnętrzną stronę. Tutaj zresztą to widać, bo ta kość jest tutaj źle ustawiona. Z jednej strony jest inaczej, z drugiej strony jest inaczej. To znaczy, że ta kość, jakby ciężar, nie dość, że jest bardzo mocno przeniesiony na czubek, to w tym wypadku na lewą stronę, na wewnętrzną stronę nogi. W wyniku złego ustawienia i przeciążenia tej ściany, ta ściana pęka. Następny rodzaj pęknięcia, pęknięcie na ścianie bocznej. Występuje ten sam właściwy mechanizm. Prawidłowe ustawienie, znowu musimy wrócić do prawidłowe ustawienie, w tym wypadku kości kopytowej powinno być równomierne i te siły rozłożone równomiernie. Natomiast w tym wypadku jest tak, że kość kopytowa wykrzywiona jest na jedną stronę. I tutaj właśnie dochodzi do takiego przeciążenia jednej strony puszki kopytowej, w wyniku czego może nastąpić tutaj oderwanie puszki kopytowej od kości i wtedy jest wyraźnie widać, że ta ściana jest o innym pochyleniu. Natomiast żeby puszka kopytowa tutaj pękła przy takim układzie, to wcale ta kość też nie musi być oderwana od kości. Wystarczy, że koń uciążliwie przekłada ciężar na tą wewnętrzną, w tym wypadku, stronę. Na pęknięcia puszki kopytowej z reguły są wrażliwe konie duże, w dużym ciężarze. Ta puszka szybciej pęka, ale to pęknięcie jest takim już zewnętrznym objawem złego ustawienia kości kopytowej i taki koń na pewno nie będzie prawidłowo się poruszał, będzie miał problemy z prawidłowym poruszaniem się. Złe ustawienie kości powoduje przeciążenie puszki kopytowej i to pęknięcie puszki kopytowej jest
zewnętrznym objawem złego ustawienia kości kopytowej wewnątrz kopyta i bardzo mocnego przenoszenia ciężaru na czubek kopyta, w tym wypadku na stronę wewnętrzną kopyta. To powoduje pęknięcie, oderwanie tutaj ściany, albo niekoniecznie ta ściana musi być oderwana, ona może być przyrośnięta do kości, ale też może pęknąć. Co możemy z tym zrobić? Przeniesienie ciężaru na czubek kopyta jest spowodowane bólem trzeszczki i tutaj niestety nie ma dobrego rozwiązania. Musimy zlikwidować ten ból trzeszczkowy, żeby koń chciał przenieść ciężar na tylną część kopyta. Obniżanie tych piętek powoduje jeszcze większy ból, ucisk na trzeszczkę i jeszcze większe przeniesienie ciężaru na przód kopyta, i co wiąże się z jeszcze większym oderwaniem tutaj przedniej ściany od kości kopytowej. Natomiast w przypadku tego bocznego możemy doraźnie, oczywiście, bo to nie spowoduje zmiany wewnętrznej ustawienia kości kopytowej, bo to trzeba by było zrobić przestawienie fizyczne kości wewnątrz kopyta. Natomiast my możemy tak doraźnie, żeby tutaj uratować nieco sytuację, kątować to kopyto na zewnętrzną stronę, czyli przenosić ciężar w stronę, gdzie nie ma tego pęknięcia. I to może powodować lekką ulgę dla konia. Czyli pęknięcie puszki kopytowej to jest mechaniczna sprawa spowodowana przeciążeniem i tutaj, tak jak niekiedy można przeczytać, że puszka kopytowa konia pęka dlatego, że brakuje mu tam pewnych suplementów i witamin. No oczywiście suplementy, witaminy koniowi to mogą się przydać i to mu nie zaszkodzi, natomiast na pewno nie spowoduje tego, że puszka kopytowa przestanie mu pękać. Tutaj musimy tylko zadziałać prawidłowym kątowaniem w przypadku tego pęknięcia na przedniej ścianie, usunięciem bólu trzeszczkowego. Jest jeszcze, na koniec jeszcze powiem, że takie podejście, że koń ma słabą puszkę kopytową i dlatego mu pęka i należy to smarować jakimiś tam, powiedzmy, maściami, które powodują nawilżenie i rozmiękczenie tej puszki kopytowej, to robimy jeszcze gorzej. Tego nie powinniśmy w ogóle robić. Koń to jest zwierzę stepowe, więc tutaj musimy robić odwrotnie. Powodować tak, żeby ta puszka kopytowa była jak najbardziej sucha. I puszka kopytowa, całe kopyto, jeżeli jest bardzo suche, jest najmocniejsze w tym. A nie smarować, dodatkowo rozmiękczać, żeby ta kość kopytowa łatwiej mogła mu przestawiać się w kopycie. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.